Cześć moi drodzy, ja się nazywam Rafał Bilawski, prowadzę serwis iFixDys, a dzisiaj zobaczymy sobie ciekawy przypadek. Niektórzy z Was pewnie słyszeli o takim haśle jak nieautoryzowana modyfikacja jako powód odrzucenia na przykład iPhone'a w zautoryzowanej obsługi serwisowej. I dzisiaj sobie sprawdzimy takie urządzenie. Jest to iPhone SE 2020, który został odrzucony według serwisu, według autoryzowanego serwisu Apple. I czytamy, nasi technicy dokładnie sprawdzili przesłany produkt. Ustalili oni, że ten produkt nie kwalifikuje się do serwisowania, więc go teraz zwracamy. Przepraszamy za niedogodności. Dlaczego mój produkt nie kwalifikuje się do naprawy? Produkt nie działa prawidłowo, ponieważ został poddany nieautoryzowanym modyfikacjom. Cóż takiego to jest? Wiele razy słyszałem taką historię, ale mało kiedy miałem okazję zweryfikować, co tam tak naprawdę zostało zweryfikowane w nowym urządzeniu, które klient kupuje w autoryzowanym serwisie, użytkuje, coś się dzieje, trzeba skorzystać z gwarancji. Odsyła to urządzenie, a tam taki tekst. Co to jest? Oglądajcie, bo to sobie właśnie sprawdzimy. To jest nasze urządzenie, zaraz je rozkręcimy i sprawdzimy, jak to wygląda. Z zewnątrz urządzenie naprawdę jest w dobrym stanie. Trudno się tutaj do czegoś przyczepić, nie widać żadnych śladów upadku. Obudowa się licuje, nie wygląda, żeby to było krzywe, wygięte, żeby to upadło, a żeby na pewno ktoś w tym grzebał. Przynajmniej na pierwszy rzut oka, więc sobie to rozłożymy i się okaże, co tam się zadziało. Wkręty trzymają naprawdę dobrze, co też świadczy pozytywnie o tym, że może tego telefonu nikt nigdy nie otwierał. I co, jak wygląda to urządzenie? Powiem, że otwierało się je dość ciężko, ale w środku wygląda tak, jakby ktoś już je otwierał. To takie pierwsze spojrzenie. Widać odciski palcy. Nie wiem, czy uda mi się to pokazać, ale tutaj są odciski palca. Tam, gdzie jest marker zalania, jest odcisk palca. Poza tym na razie urządzenie wydaje się w bardzo dobrym stanie. Trzeba wyciągnąć płytę główną i zobaczymy, jak to dalej wygląda. Bo jaka modyfikacja tu mogła zostać przeprowadzona? Ekran wydaje się oryginalny, ma logo na szybie. Bardzo często refabrykowane ekrany tego loga nie posiadają. Patrzymy dalej. Blaszka odeszła bardzo lekko. Z pewnością ktoś ten telefon rozbierał. Już zwykle jak telefon jest nowy, to tak łatwo nie odchodzi. Na taśmach, ja przynajmniej tu zauważam, odcisk palca. Tu nie powinno być tego odcisku. To znaczy, że ktoś go rozkręcał. Możliwe, że te działania były prowadzone w centrum serwisowym. Wtyki też bardzo lekko odchodzą. Ekrany są praktycznie takie same jak w iPhone'ie 8, więc trudno coś sensownego powiedzieć na ich temat. Nie ma możliwości dekodowania, przynajmniej ja się nie spotkałem jeszcze z możliwością dekodowania QR kodów, które są nadrukowane na elementach, tak samo jak na szybie. Apple ma taką możliwość i je weryfikuje. No my niestety nie mamy takiej możliwości, jeżeli chodzi o nieautoryzowane serwisy. Dobra. Sprawdzamy sobie dalej to urządzenie, wykręcimy płytę główną i zobaczymy, może tam będzie jakoś modyfikowana, nieautoryzowana modyfikacja. Taśmy tutaj i te gąbeczki są raczej oryginalne. Zwykle, jeżeli ktoś wcześniej coś tutaj kręci, to one już, powiedzmy, tracą fason. Tutaj chodzi o tą śrubkę, która jest ukryta pod pianką. Tutaj jest ok. Nic szczególnego nie widzę tutaj. Telefon ma ładny napis. Nie wiem, czy to uda się złapać, pokazać. Assembled in China. Na SIM. Taki ukryty przekaz. Prawda, urządzenie wygląda wewnątrz dobrze. Jeżeli ktoś tutaj coś modyfikował, to jest to zrobione ok. Tutaj też widać, że część jest oryginalna. Jest QR kod i part number. Na karcie SIM jest numer, e-mail. Sama płyta nie wygląda, żeby była naprawiona. Może poszukamy pod mikroskopem, czy tam coś znajdziemy.
żadnych śladów lutowań. Jedynie powiedzmy ta naklejka, która jest też pewnego rodzaju ekranem, jest trochę powyginana, ale tak poza tym, no ja nie wiem, czym miałyby być nieautoryzowane modyfikacje, skoro tutaj nie widać żadnych modyfikacji. Dla mnie modyfikacje to są jakieś przeróbki, naprawy, lutowania i tak dalej, a tutaj wszystko jest ok. Możliwe, że ktoś sobie otworzył ten telefon i go złożył, no ale czy to jest nieautoryzowana modyfikacja? Co Apple rozumie jako modyfikację nieautoryzowaną? Płyta główna jest ok. Zobaczymy sobie teraz, jak wygląda pod mikroskopem korpus telefonu. Może tutaj coś zostało zmodyfikowane? Nie mam pojęcia. Na razie nic takiego nie widzę. Może uszkodzony gwint, w sumie nie wiem jak to nazwać, od anteny NFC. No ale wiadomo, że śruba się rozkręca, wkręca, coś tam mogło się uszkodzić. To różowe coś to prawdopodobnie z mojego chipsa, bo on jest taki czerwony i mógł się trochę ściąć. Jeżeli ktoś tutaj się pokusił o wymianę baterii, to zrobił to po prostu dobrze. Tu były używane jakieś metalowe rzeczy. Nie ja to zrobiłem. Czy telefon mógł być wcześniej serwisowany, czy może to technicy autoryzowanego centrum serwisowego Apple doprowadzili do takiego stanu tego urządzenia. Tu też widać, że coś zostało naruszone. Ale to daleko, w mojej opinii, jest do nieautoryzowanej modyfikacji. Oczko kamery, mikrofon, widzicie, nawet nie jest brudne, bo telefon jest dość nowy. Wyskoczył pasek na ekranie, siateczki, port lightning, no urządzenie jest bardzo mało użytkowane. Back cover nie był wymieniany, to z reguły widać pod mikroskopem. Może nie na pierwszy rzut oka, ale to widać. Co tutaj się zadziało? Jakie modyfikacje miały zostać przeprowadzone, które miałyby świadczyć o tym, że ekran, że urządzenie poddane zostało nieautoryzowanym modyfikacjom? Może Apple by w końcu udzielił odpowiedzi, jak to wygląda, bo tutaj telefon jest w idealnym stanie. Jedyne co można powiedzieć, że to technicy Apple zostawili po sobie jakieś ślady i coś powiedzmy naruszyli, ale że ja tu nie widzę żadnej modyfikacji. Może sobie sprawdźmy definicję słowa modyfikacja. Ja nie widzę tutaj żadnych przeróbek ani nieautoryzowanych modyfikacji. A wy coś zauważyliście? Napiszcie w komentarzu, jaka jest wasza opinia na podstawie tego, co zauważyliście. Co ja oglądałem z wami? Czy widzieliście tam jakieś modyfikacje, tym bardziej nieautoryzowane?